pomarańczowy to pomarańczowy, który jest ciemny. I ten ciemny to może być właśnie taki ceglasty. I ten ceglasty będzie pięknie wyglądał tutaj... O Boże, przepraszam. Jezu, sorry, zapowietrzyłam. Tak, to ma dużo lajków później. Dobra. Nie pamiętam, co miałam powiedzieć. Przepraszam. Dzisiaj kolor... kolor na skórze. Nie, miałam powiedzieć kolej, a nie kolor. Pomarańczowy to kolor trudny do noszenia. Nie pasuje... Nie, źle. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, ostatni. Ostatni. Leci cały czas ręka, także jak będziesz gotowa, to jedziesz. Go. Nie jest łatwo zestawiać kolor pomarańczowy z innymi kolorami. Trudno też nosić go przy twarzy. Nie bardzo pasuje... Jezus! Pomarańczowy to nie jest kolor, który łatwo zestawia się z innymi. I niestety nie pasuje do wielu typów urody. Ale jednak, jeżeli... Po co ja to komplikuję? Panowie to trochę mniej wykorzystują tego koloru w swojej szafie w porównaniu do kobiet. No bo przecież często... Właściwie i tak, i nie. I opowiem Ci się... Nie. Chyba zrobiłam... Dobra. I tak, i nie. Mówi się, że... Nie, nic się nie mówi. Bez sensu w ogóle. Nie wiem, co mam powiedzieć. Przepraszam. No, co przy najgorszej. Okej. Dzisiaj zapraszam na wideo. Nie, jeszcze raz. Na wideo. Na wideo. Z czym łączyć kolor beżowy? Zapraszam na najnowszy wideo. Poradnik, się pomyliłam. Jeszcze raz. Dzisiaj kolejny film z serii Z czym łączyć różne kolory. Zapraszam na beżowy. Ten pierwszy chyba był najlepszy, nie?